Hedniada, notabelecka, witam Państwa. Lider SLD Włodzimierz Czarzasty przekonywał, że Polska zawdzięcza wyzwolenie Rosji. Dodał także, że Holokaust jest częścią polskiej historii. Polityk twierdził też, że to są poglądy nie tylko jego osobiste, ale polskiej lewicy. A my stawiamy pytanie, skąd takie poglądy, tak sprzeczne z faktami wynikającymi z historii Polski. W naszym studiu Antoni Trzmiel, do rzeczy.pl, Polskie Radio i TVP. Witam serdecznie. Pani. Dlaczego tyle lat po wojnie, kiedy mamy tyle opracowań historycznych, już niektóre tak bardzo dokładne, które są ogólnie dostępne, ktoś może prowadzić taką narrację historii? To najpierw powiedzmy, jaka jest prawda. Ci sami żołnierze, ten sam, kto wydał im rozkaz, żeby iść na zachód, wydał im rozkaz, żeby zaatakować nas 17 września roku pamiętnego 1939. Bez tego moglibyśmy się bronić o wiele dłużej. Może wówczas nasi zachodni alianci przyszliby z pomocą. Więc to jest tu jeszcze niezbity fakt. Jeżeli mamy do czynienia jakkolwiek z historią Holokaustu, bo to zdanie jest niesłychanie istotne w historii Polski, to tak jak rotmistrz Pilecki, który na potrzeby Armii Krajowej na ochotnika wszedł w łapankę na Żoliborzu w Warszawie i udał się do tego niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady, by stworzyć tam konspirację, by go poznać, bo nie wiedziano, czym on jest w rzeczywistości i potem by z niego brawurowo uciec. Dzięki temu i prezydent Roosevelt mógł się dowiedzieć, i Winston Churchill, i Józef Wissarionowicz Stalin, co tam się dzieje. Oni tego obozu nie zbombardowali, choć mogli, bo zatrzymałoby to tą machinę śmierci. Tyle mieliśmy wspólnego z Holokaustem, co to, że tam były pierwsze transporty Polaków, to były właśnie transporty Polaków do zamordowania. Myśmy tam mieli być następni zaraz po Żydach i Romach, czyli Cyganach w tej kolejce. I nie wyzwalali nas Rosjanie, zajmowali terytorium po to, żeby tutaj narzucić swoją władzę. Jeszcze jedno, przepraszam bardzo panie redaktorze, ale właśnie ta narracja lewicy, no chyba mogę tak powiedzieć. Nie, przepraszam, ja się buntuję. Lewicy, nie, właśnie usłyszałam z ust innego prominentnego polityka lewicy, po pierwsze obronę tych argumentów wymienionych przez Włodzimierza Czarzastego i tej narracji, a po drugie, że Rosjanie, i tu cytuję, nawet nie będę wymieniać nazwiska, uchronili nas przed eksterminacją, o której pan mówi. Ach, to ja się będę buntował przeciwko używaniu jako polska lewica kogoś, kto wraca do czasów propagandy stalinowskiej, bo to wprost z tamtych momentów jeszcze brakuje tylko zachwalania otrzymania ziem wyzyskanych czy odzyskanych na Niemcach przy takiej daninie krwi. Polska lewica i ma tą piękną, ponad stuletnią tradycję niepodległościową. Symbolem polskiej lewicy jest PPS i Józef Piłsudski, a nie ludzie, którzy, jak się sami nazywają, są komunistami wyciągniętymi z krypty. To w kampanii wyborczej niedawno nam mówił Włodzimierz Czarzasty i do tego się odwołuje. Szkoda, że 30 lat po upadku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, po tym pamiętnym sztandar wyprowadzić, a chwilę potem, po tym długim ujęciu pamiętnym z telewizji polskiej, było hasło, a teraz w imieniu tej nowej partii wciąż jeszcze się trzymają tych samych wzorców, tych samych elementów, które w za młodości zostały im wpisane w rzeczywistość DNA. Kłamliwie, po prostu kłamliwie. Wróćmy do mojego pytania wobec tego, skoro już ustaliliśmy fakty, właśnie nie my, tylko historia je ustaliła. Dlaczego tyle lat po wojnie ktoś taką narrację sugeruje? Czy jest jakiś cel? Są dwa wyjaśnienia. Obie są takim hołdem, który występek daje cnocie, czyli hipokryzją. Pierwsza, że Włodzimierz Czarzasty chce się zaznaczyć. Chce się odwołać do tego postperolowskiego elektoratu, chce, żeby o nim mówiono, bo się boi, że narracja o dwóch kandydatach w Platformie Obywatelskiej jest zbyt dla niego groźna, że chce pokazać, że nie jest nieodrodnym synem SDRP i tych innych partii, które się tam po drodze z PZPR wywodziły. Ale jest też i druga, trochę gorsza. Przecież ta narracja to jest coś, co powtarza Władimir Władimirowicz Putin. To jest coś, co mówi, że jemu się specjalne przywileje w Polsce należą. Mamy prawo płacić i obowiązek płacić podwójnie za gaz mniej niż Niemcy, ponieważ to myśmy zostali wyzwoleni.
to w ciągu tych 19 lat Putina się non-stop przejawia i to jest oś jego reżimu, który planuje w Federacji Rosyjskiej. Dlatego tego typu głosy, mówiące o tym, że w Polsce nie powinno być wojsk amerykańskich, NATO, albo że wolność czy wyzwolenie zawdzięczamy Rosjanom czy Radzianom, jest czymś niesłychanie groźnym. Mam nadzieję, że to tylko chodzi o osobiste ambicje marszałka Czarzastego, a nie i tylko nieświadomie wpisują się w politykę rosyjską, bo gdyby było odwrotnie, no to znowu są poważne znaki zapytania i coś, co mierzi skórę na grzbiecie. Dobrze, ale jeśli chciał się zaznaczyć, jak to pan powiedział, to czy można w ogóle sięgać po coś takiego, żeby się zaznaczyć? No niestety okazuje się, że... To jest szkodliwe dla nas. To jest szkodliwe dla Polski. Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że tego typu wypowiedzi są potem, rezonują właśnie w Sputnikach czy innych tubach propagandowych. Objawiają się jako oświadczenia ambasady Federacji Rosyjskiej, gdzie w RPA, jak mieliśmy z tym niedawno do czynienia przy okazji 17 września, tego typu rzeczy są w świecie, gdzie nie jest to takie oczywiste, że to jest po prostu bzdura i tylko szkodzą Polsce. No, to znaczyłoby, że niestety trochę krótkowzroczny jest przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że może, mówiąc rosyjsko, politechnologia jest mu bliska, ale nie zajmuje się polityką na rzecz Rzeczpospolitej. Jednak jest taki problem, że rzeczywiście dla co niektórych, którzy wychowali się na podręcznikach z lat 50., to jest przywołanie ich pamięci historycznej, w której oni się dobrze czuli. No ale mój Boże, przypominam, że były takie podręczniki, które wskazywały na tysiącletnią Rzeszę i jakoś nikt do tego się nie odwołuje. Bardzo dziękuję. Za chwilkę połączymy się z Krakowem. Doktor Jerzy Pukowski, Porozumienie Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych. Witam pana. Witam serdecznie. Chciałam zapytać pana, na ile szkodliwy jest taki ton historycznej opowieści, tej fałszywej historycznej opowieści dla Polski? No, mówi się, że fałszywa historia jest matką fałszywej polityki. Lewica jest oczywiście jednym wielkim fałszerstwem politycznym. Mówię o tej lewicy postkomunistycznej, o tych upiorach, o tych zombie, które wychodzą z krypty. I to są własne słowa pana Włodzimierza Czarzastego. Bo kiedy go przed wyborami pytali, czy on, jak on się czuje jako były komunista, to on mówi, no właśnie wyszedłem z krypty i zaczynam działać. I niestety Platforma Obywatelska, biorąc do koalicji europejskiej w wyborach europejskich na swoje listy polityków lewicy, doprowadziła do galwanizacji, wydawałoby się, już politycznego trupa. Ja rozumiem, że dla komunistów historia jest tylko i wyłącznie narzędziem zniewalania ludzi. Ja rozumiem, że najprostszą metodą działania historycznego jest mordowanie, jest ludobójstwo, bo w tym się komuniści, tak jak i naziści, specjalizowali. Natomiast my nie możemy sobie pozwolić, żeby człowiek, który jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko opowiadał ewidentne bzdury o Armii Czerwonej, armii, która szła na zachód nie po to, żeby kogokolwiek wyzwolić, tylko żeby wszystkich po drodze zniewolić, wymordować, po prostu założyć tutaj nową okupację i nowe zabory, ale to jest oczywiście w dalszym ciągu ten ton myślenia komunistów, że Armia Czerwona była wyzwolicielska, ale również pan Czarzasty sobie pozwala na wypowiadanie takich słów, które rujnują naszą historyczną narrację dotyczącą Holokaustu. No tak, to jest dopiero panie doktorze, dokładnie to było tak. Strefa wolna od Żydów, ja cytuję, to jest II wojna światowa, to jest Polska, to są strefy Judenfrei. Dodając, że choć stali za tym Niemcy, jest to element polskiej historii. My jako państwo prowadzimy walkę ze szkodliwą narracją i używaniem szkodliwego sformułowania polskie obozy śmierci. Jak możemy walczyć, skoro prominentny polityk staje i po prostu mówi coś takiego? No więc proszę powiedzieć, czym to się może skończyć? To się oczywiście będzie odbijało szerokim echem i oczywiście, że o to Włodzimierzowi Czarzastemu, Adrianowi Zandberkowi, Wojciechowi Biedroniowi chodzi, żeby Polskę skompromitować, ponieważ dla nich najlepiej byłoby, żeby Polska w ogóle nie istniała. Dla nich byłoby najlepiej, żeby istniała wielka międzynarodowa komunistyczna strefa i żeby było tak, jak starali się to realizować, te dawne zamierzenia Lenina i Stalina jeszcze w roku 1918.
1989. Więc dla nich to nie ma kompletnie znaczenia, że takimi idiotycznymi wypowiedziami narażają polską rację stanu, chociaż wszystkie partie przed wyborami, łącznie z Lewicą, podkreślają, że takie sprawy jak polityka zagraniczna czy służba zdrowia to powinny być wyjęte z politycznej debaty. No to mamy właśnie najlepszy przykład. Mamy rehabilitację Armii Czerwonej. No nikt lepiej niż prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Jarosław Szarek, nie wytłumaczył wszystkich błędów, jakie popełnił pan Czarzasty. I mamy z drugiej strony tę strefę wolną od Żydów i mamy wciągnięcie Polski w coś, z czego Polska za wszelką cenę chce się wydostać. Oczywiście mówię w sensie wizerunkowym, bo historia jest oczywista i tutaj nie ma mowy, żeby jakiekolwiek tezy pana Czarzastego były słuszne. Można powiedzieć, że to więcej niż głupota, to jest zbrodnia, prawda? Wytrawestując drugą stronę pewne słynne powiedzenie. Ja nie podejrzewam, że pan Włodzimierz Czarzasty mówił to, co mówi, dlatego że nie ma wiedzy historycznej. Nie. On po prostu prowadzi określoną antypolską politykę i on bada, jak daleko można się posunąć i ile jeszcze można Polsce zaszkodzić. Ja wiem, że dla lewicy tej, zwłaszcza postkomunistycznej, ale pan Adrian Zandberg, taka marksistowska wydmuszka, deklamator mający nic ciekawego do powiedzenia, ale również bijący w te same tony, no bo o Biedroniu nie ma co mówić, bo on w ogóle nie ma kompletnie pojęcia o niczym, ale oni w sumie starają się zrobić wszystko, żeby Polskę w jakiś sposób upokorzyć. Przecież te wystąpienia ostatnie w Parlamencie Europejskim też temu służyły. To jest tradycja targowicy i to jest tradycja ludzi, którzy dla interesu jakichś swoich politycznych, a tym interesem dla nich jest w dalszym ciągu lewicowe, a mówiąc wprost, komunistyczne panowanie nad światem, oni są gotowi zrujnować swój własny kraj. Oczywiście swój własny kraj, mówiąc, mam na myśli Polskę, która jest dla nas krajem. Dla komunisty granice są tam, dokąd doszła Armia Czerwona. Oczywiście wyzwolicielska Armia Czerwona, przechodząca przez tereny Polski, której to mieszkańcy Polacy z lubością oddawali się mordowaniu Żydów, a Niemcy ich prawdopodobnie starali się w tym powstrzymywać. To jest wizja historii współczesnej lewicy. I niech ci wszyscy, którzy oddali głos na lewicę i kiedykolwiek jeszcze zamierzają oddać głos na lewicę, mają pełną świadomość, że głosują na zdrajców polskiej racji stanu. Panie doktorze, no widać z tego, że dla lidera SLD fakty historyczne nie mają najwyraźniej żadnego znaczenia. Z morderców polskich patriotów potrafili zrobić bohaterów, ale ja spotkałam się też z innym porównaniem, z porównaniem sytuacji, w której, ja mówię, Sowieci mordowali Polaków, gwałcili polskie kobiety, a słyszę z drugiej strony, no tak, ale mieliśmy żołnierzy wyklętych, którzy też w różnych sytuacjach nie byli święci. Czy to jest w ogóle porównanie sytuacji? Czy te sytuacje dają się w ogóle porównać? Czy to jest w ogóle moralne? Ja bym tutaj posłużył się innym porównaniem. To jest dokładnie w tej samej kategorii i moralnej, i bym powiedział merytorycznej. No oczywiście, że Niemcy mordowali Żydów w obozach koncentracyjnych, ale czy ci Żydzi byli z drugiej strony tacy niewinni? A może ci Żydzi sobie zasłużyli na taki los? No gdybyśmy taką tezę na poważnie gdzieś na świecie powiedzieli, to byśmy byli odsądzeni od czci i wiary. Natomiast jeżeli się mówi, że można porównywać zbrodniczą formację, jaką była Armia Czerwona, z żołnierzami wyklętymi, z żołnierzami niezłomnymi, którzy oczywiście, że w warunkach no, kompletnej już takiej destabilizacji politycznej, nie mając swojego dowództwa, w sensie naczelnego wodza rządu, działali na własną rękę, mogli się również dopuszczać pewnych czynności, o których możemy dzisiaj powiedzieć, że zasługują na potępienie. Ale przecież my mówimy o całości, tak jak my mówimy o Wojsku Polskim, tak jak my mówimy o każdej formacji i patrzymy na to, co ona jako całość zrobiła, a to, że gdzieś tam na marginesie się znaleźli jacyś ludzie, którzy się temu sprzeniewierzyli, to jest zupełnie inna sprawa. Ja mam taki tutaj apel, to znaczy chcę powtórzyć apel pana posła Dominika Tarczyńskiego, aby organizacje niepodległościowe, aby poszczególni obywatele składali zawiadomienia do prokuratora generalnego,
w sprawie tych wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego. Wczoraj uczyniło to Towarzystwo imienia Jana Olszewskiego z Bielska-Białej. Pan prokurator generalny Zbigniew Ziobro otrzymał zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Tam są przywołane artykuły z kodeksu karnego i z ustawy o IPN-ie. Róbmy to. Nie pozwólmy tym ludziom, żeby nam bezkarnie pluli w twarz. Bo oni to robią i się śmieją i patrzą, jak daleko jeszcze można się posunąć. I tym apelem doktora Jerzego Bukowskiego kończymy. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękujemy państwu. Dziękuję.